Wilna, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj przygotowałam dla Was deck z trzema muszkieterkami. No w sumie nie przygotowałam, bo ukradłam go z TV Royal, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Deck kosztuje 4-6. Ewelina, złap oddech, bo zaczęłaś zbyt szybko i Twoje płuca nie są w stanie tego ogarnąć, a więc uspokoję się, chwila medytacji i mogę działać. Więc co, mamy lustro, mamy tutaj rakietę, mamy firebola. Mam nadzieję, że chociaż jedną walkę uda mi się wygrać. Trzymajcie za mnie kciuki, możecie też zostawić łapkę w górę na pocieszenie, na pocieszenie, bo pewnie przegram na tym odcinku, ale pod koniec sobie zrobimy opening. Mamy tutaj match Calchesta i mamy skrzynkę za pierwsze miejsce na wojnie. Także ja już nie przedłużam, tylko lecę z pierwszą walką, a wy pamiętajcie o tym, żeby trzymać za mnie kciukaski. Tak jest. O Boże, powiem Wam, że wstałam z dobrym humorem, chociaż powiem Wam, że czuję się taka naprawdę niewyspana. Ja nie wiem. Generalnie miał być wczoraj live, tak? Ale po prostu byłam tak zmęczona, że zasnęłam. Obudziłam się o godzinie 17 i tak sobie stwierdziłam, kurde, już jest tak późno, że nie chce mi się ogarniać, żeby nagrać A odcinek i B, żeby właśnie zrobić live'a, ale nie martwcie się, zapewne jak Wy już oglądacie ten odcinek, to już jest po live'ie, więc mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się live spodobał. A więc co, jak na razie, przegrywam, że tak powiem, ale mam nadzieję, że za chwilę to się zmieni. W sumie w dwa razy Eli to się zmieni, nie? Także wiecie, ja wiem, że on ma firebola, ale on jeszcze nie wie, że ja mam firebola i że ja mam też rakietę i że mam też lustro, więc będzie albo dwie rakiety, albo właśnie dwa firebole pod sam koniec. Zobaczymy, co się wydarzy. No jak na razie... Wow, Mortar się tutaj pojawił, więc będę już go likwidować, no chyba, że postawi... Okej, myślałam, że postawi raczej tutaj te gobliny z włóczniami, ale postawił na bacy, co też jest naprawdę spoko obroną przed moją mini pekką. Okej, rozdzielę sobie trzy muszkieterki. On za chwilę pewnie wyrzuci firebola. So sad! Zrobiłam to tak ułom, nie mogłam to zrobić od Kinga. Ale okej, nieważne. Jakoś sobie z tym wszystkim poradzimy, nie martwcie się. Okej, znowu leci Miner. Wydaje mi się, że my w ogóle to przegramy. Co ty zrobiłaś, kobieto, z tym Wizardem? Co ty, kobieto, zrobiłaś z tym Wizardem? Ja nie wiem. Ojejku, fantastycznie się broni. Okej, teraz mu pokażę, że mam lustro. I zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. O nie. Już jest dwa razy Eli. Już jest dwa razy Eli, a jestem w zupełnym proszku. I raczej to przegram. I raczej to przegram. Także pierwsza walka moim super zwariowanym deckiem nie była jakaś taka super zadowalająca, ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się po prostu odcinek spodobał, bo jak wiecie, ja lubię testować różne deki dla Was. Bo wiem, że pewnie Wy byście takimi deckami nie zagrali na arenie, ale że jest początek sezonu, ja lubię się bawić, więc... Moi drodzy, no zobaczcie sobie, co teraz się tutaj, kurczę, wydarzy. No on tutaj już stawia generalnie na obronę, bo zostało 20 sekund, więc co Ewelina może w 20 sekund zrobić? Może zrobić tak, że rzuci rakietę, może zrobić tak, że rzuci firebola i może też zrobić tak, że rzuci armię szkletów prosto pod jego loga. Także pierwszy odcinek... Boże, odcinek. Pierwsza walka niestety na minus, ale mam nadzieję, że w drugiej walce będzie troszeczkę lepiej. Jaki minus? Minus 31, to zawsze boli, ale mam nadzieję, że druga walka będzie troszeczkę bardziej owocniejsza, że będzie taka, wiecie, taka leciutka, ale dobra, co bym na początku? Trzy muszkieterki, mini pekta, rakieta i wizard. No, nie jest to jakieś takie super. Rozdzielę sobie trzy muszkieterki i zobaczymy, co się wydarzy. Powinnam generalnie tych muszkieterek używać, kiedy jest dwa razy Eli, ale niech wie, że tutaj Ewelina coś działa. Okej, okay. Leci mini pekka i leci Darek. Leci Darek z jego... Boże, nie umiem się dzisiaj wysłowić. Z jego strony. Okej, okay. Stawiam wizarda. Proszę, Ewelina. Proszę, chociaż jedną walkę wygraj, albo chociaż jedną wieżę ubij. Nie? Byłoby to naprawdę fajne.
Kurde, trzy osoby mnie oglądają z klanu. No już dwie, bo jedna wie, że już to jest totalna przegrana. Okej, wystawię sobie rakietę. Czy w ogóle trafię w tego wizarda? Jej! Okej, czyli mam nad nim taką naprawdę tyci malutką przewagę w tym momencie. Troszeczkę mnie zaskoczył tym tym graveyardem, ale on już zużył tutaj właśnie, jak widzieliście, zapach, więc mogłam się tą troszeczkę armią szkieletów obronić, ale teraz on zdecydowanie ma większą przewagę nade mną i muszę teraz jakoś grać fajnie tymi trzema muszkami, tylko jak to kurczę zrobić z moim brakiem umiejętności, to nie mam zielonego pojęcia, ale okej, no zobaczymy, poczekamy, aż on wyrzuci Darka. No i właśnie to robi, w sensie wyrzuca teraz Giant'a, ale zanim poleci Dariusz, więc ja teraz sobie może rozdzielę trzy muszkieterki ponownie, chociaż nie powinnam tak robić, bo on teraz może wyrzucić Fireball'a, no ale zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy, co się tutaj, kurczę, wydarzy. No tam poleciał Fireball, ja tutaj się bronię mini pekką, ale zobaczcie sobie, co ten Dariusz robi. Co ten Dariusz tam robi. Dobra, wyrzucę może sobie mini pekkę na lustrze. Wyrzucę Fireballa. Proszę. Jest, mini pekka chociaż raz dziabnęła, ale powiem wam, że teraz robi się niebezpiecznie, bo on może coś tam właśnie podziałać tym. No i teraz on użyje zapa na armię szkieletów. Oj, ja już jestem w totalnym tyłku. I znowu kolejna przegrana. Powiedzcie mi, dlaczego ja mam takiego ogromnego pecha. Okej, lecę z mini pekką. On pewnie wyrzuci tutaj Fireballa. Jezu, ja nie trafiłam w swoją wieżę. To jest naprawdę cudowne. Cudowne! Powiem wam, że dzisiaj odcinek kompletnie nieudany, ale wiem, że wy takie odcinki też lubicie. No i co? Wyrzucę sobie tutaj trzy muszkieterki. On wyrzuci i tak Fireballa. Dokładnie tak. Ja teraz sobie użyję armii szkieletów. On wyrzuci zapa. No i taka będzie właśnie mini zabawa. O, tam wyrzucił zapa, no ale okej. Powiem wam, że byłoby fajnie, gdyby udało mi się jednak wygrać, ale to nie jest realne, bo on już ma tutaj zapa, ma Fireballa, ma właśnie tutaj koleżankę z graveyardem. No i to już jest koniec. Druga walka, kurczę, przegrana. No powiem wam, że odcinek naprawdę na wielki minus. Także co, będę już kończyć, w sensie grę na arenie, ale teraz zrobię wam taki malutki opening. O Jezu, spadam na 4800, więc to jest naprawdę bardzo przykre, ale mam nadzieję, że w kolejnym odcinku, który pojawi się jutro, sytuacja będzie naprawdę fantastyczna, bo wybiorę taki deck, którym jednak wygram. Także co, przechodzę teraz do openingu i zobaczymy, czy wypadnie mi tutaj Mother Witch. A więc co? Mamy Batsy, mamy Barbarianki, mamy Minionki, mamy Gobliny i będzie legenda. Będzie legenda, mam nadzieję, że będzie to Mother Witch. Proszę. Błagam. Bandytka, no okej. 40 tysięcy, znaczy 20 tysięcy drogą nie chodzi. I ile mam golda w tym momencie? 4 miliony 952 tysiące. I przechodzę teraz do drugiego openingu i tutaj również pojawi się legenda, bo za pierwsze miejsce na wojnie jest ona gwarantowana i mam nadzieję, że w tej skrzynce pojawi się Mother Witch. Uwaga, healerka i znowu 3, 2, 1, błagam o Mother Witch, proszę, proszę. I Royal nam się trafił. No dobra, moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. Tutaj tych skrzyneczek nie otwieram, bo je, tak jak mówiłam, otworzę dopiero wtedy, kiedy ukończę całego pasa. Jestem dopiero na trzecim poziomie, więc to troszeczkę potrwa. Ale dajcie mi na to... Dzisiaj jest co? Dzisiaj jest środa, prawdopodobnie. Nie jestem w stanie tego w przyszłym tygodniu zrobić, ale... Może za 2 tygodnie sobie otworzymy? Nie no, postaram się zrobić to szybciej. Także ja się z wami żegnam i widzimy się w... Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, bardziej pozytywnym odcinku. Także trzymajcie się ciepło. Pa, pa!